Cześć, z tej strony Wiura. Dzisiaj gramy znowu w Roblox. To już odcinek trzeci, ale nie było tak, że nie nagrywałem, no bo byłem leniwy. Po prostu byłem chory. I dzisiaj do was wracam w pełni zdrowy, jej! Dzisiaj przedstawiam nowy dodatek, który można nazwać patch. Tutaj oczywiście spotykamy się z dziwactwem serwera i chyba już dzisiaj został dodany jeep, którego ceny wam nie powiem, na chwilę pokażę, a jeep jest darmowy. Jak no chodź, koleś. No i oczywiście ja nie wierzę w tych ludzi. Ci ludzie to po prostu jakaś masakra. Koleś się pyta co? Śpieszę mu za to. Potem się nawet nie połapać. Ale tylko jeśli nie mam mało. Nie. A to pioruny podpalały tak. Nie, to nie.
się nie da. No, nie da się go zresztować. Widać, że korzysta z haku. Super. A, myślałem, że to jakiś złodziej na wolności. Ja nie potrzebuję podwózki. A w ogóle tak teraz wygląda posterunek policji. Na przykład tutaj nie ma schodów, tylko takiegoś. Tu także się pomijało. Mało, ale się pozmieniało przynajmniej coś. I cela się strasznie zmieniła. Są pancerne okna. Czy wy to widzicie? Są pancerne okna. W końcu na stołówce jest jakieś jedzenie. Takie kraśniki, mięso. Tam jeszcze kiełbaski, czy co to tam jest. Także cele się pozmieniały, widzicie? A tak, miałem wam jeszcze coś pokazać na stołówce. Tutaj jest tajny schowek. Tutaj się chowają paczki, które mają napis Jack. Jest takie fajne. Nie wiedziałam, że tak można wyjść. Aha. Znaczy, nie wiedziałam, że tak można wjechać. Dobry, był tym jailbreakiem. Samochodkami lub tego pan tych paczek, to by było fajne, ale ten pacz mi się strasznie podoba. Teraz sobie polecimy po Jeepa. No bo gość mi ukradł. Niestety następnym razem lepiej zlokować. Bum. Wiedziałem, że poślizgnięcie się. Ale moim oczom wyszło zaskoczenie, że ten Jeep jest darmowy. Jestem zaskoczony, że
lepsze dla początkujących. Nie! To już po samochodzie. Oczywiście to, co wam polecam. Czapeczka. Jezu, jak ja to nazwałem. Czapeczka. No wiecie, czy wam wygląda planeko? Czy bez? Bo mi chyba z planeko. Lub na takie widzenie, bo ja kabriolet dobrze by się nadawał. Słuchaj, teraz wiesz, że o, tu może się nabierze i pójdę ten tędy. O, widzę, że tam się kradnie karty. A, on nie ukradł mu karty. No to mi zaraz ukradnie i się doigra. Czemu on się nadal rusza? Aha, zniknął. Ktoś się nabierze? Widziałem. Szybko. Lecimy. Szybko, lecimy. Nie. Mógłbym zrobić pościg, ale bez sensu. By tak już go nie dogonię. Uła, jednak postanowiłem się. Wyjaśnij mi, po co się wróciłaś. Przykro mi, ale ja z tobą nie będę, no bo ja jeżdżę jeepem. A nie jakimś słabym helikopterkiem dla nubów. Widziałem. Ja nie lubię właśnie takich złodziejów, którzy ciągle skaczą. Bardzo długo się ogarniam za tym złodziejem, a prawie go złapałem. No, kole. Nie, gorzej, to jakie zło. Dlatego właśnie nie lubię aż takich przypałowych więziów. Policja, jak to pilnujesz? Wyszedł złodziej na wolność.
Zamknięte. Taki fajny wzór. Tam ten policjant po prostu filmuje. Za mną żadnych policjantów nie ma. W ogóle tak szybko, tak na sprincie ktoś przejechał. Pan złodziej.